Kochani, czy słyszeliście kiedyś o Kaplicy Przyrzeczeń? Jest taka jedna na terenie Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku. O co w niej chodzi? Otóż jest to kaplica, w której zgłaszają się codziennie dziesiątki, jeśli nie setki ludzi, po to, by niejako na ręce Matki Bożej złożyć jakieś obietnice, przyrzeczenia. I bardzo często sygnowane ich własnym podpisem otrzymują stosowny certyfikat, potwierdzenie, że takie przyrzeczenie zostało złożone i można powiedzieć psychologicznie trzymają się tego przez najbliższy czas. Czas, na jaki opiewa dane przyrzeczenie. To może być tydzień, miesiąc, rok albo więcej. O jakie przyrzeczenia chodzi? O takie, że na przykład ktoś nie może sobie poradzić z nałogiem hazardu, alkoholizmu, uzależnienia od seksu, innych jeszcze uzależnień, nie znajduje w sobie siły, więc przychodzi tam i już w geście desperacji składa taką obietnicę. Mając stosowny certyfikat, kiedy znajdzie się na najbliższym posiedzeniu swojej, powiedzmy, ferajny od kieliszka, kiedy ci częstują go alkoholem, on wyciąga taki dokument i mówi: proszę bardzo, złożyłem obietnicę, i wtedy wszyscy: a, no to jasne, to spokojnie, to szanujemy. Więc można powiedzieć, jest to taka broń także przed tymi, którzy nie chcieliby, żeby coś się zmieniło w życiu takiego człowieka. Ale dlaczego to jest ważne? Dlaczego ta kaplica ma takie wzięcie? Wydaje mi się dlatego, że my wszyscy potrzebujemy rytuałów, mniejszych i większych. I nawet nie mówimy tutaj o rytuałach kościelnych tylko, ale w ogóle potrzebujemy uwznioślenia, takiego odpoczynku od szarówki, codzienności itd. Dlatego pewne rzeczy, nawet poranną kawę, jesteśmy w stanie rozbudować do granic swoistego rytuału. To musi być o konkretnej godzinie, z konkretnego ekspresu, w konkretnej zastawie itd., itd. Jest to mały rytuał. Potrzebujemy tego, jak sądzimy, żeby dobrze rozpocząć dzień. No dobrze, ale przenosząc to na niwę religijną, to też jest oczywiście ważne. Zobaczcie, ile rytuałów mamy w Kościele. Oczywiście one mogą stać się puste, jeśli nie rozumiemy ich znaczenia, ale one wszystkie mają przenieść nasze myślenie z tego świata zwykłego, codziennego na to, co wyżej. I dokładnie przez analogię można powiedzieć to samo o chrzcie, którego udzielał Jan nad Jordanem. Jan wyszedł sobie na pustkowie nad Jordan. Kto był w Ziemi Świętej, ten wie, jak wygląda ta okolica. No tam nie ma nic. No, kilka kilometrów dalej jest Jerycho, ale tam nad Jordanem po prostu pustkowie, sitowie i rzeka, która sobie swobodnym nurtem płynie. I tam się Jan ulokował i w ten sposób zaczął gromadzić coraz większe rzesze ludzi, którym mówił rzeczy trudne. Mówił rzeczy trudne, no co tu dużo powiedzieć. Nawracajcie się, to znaczy zmieńcie swój sposób myślenia, by postępowanie się również zmieniło. Wyrzeknijcie się starych przyzwyczajeń, grzechów i tak dalej. Umówmy się, to nie są komunikaty łatwe do przyjęcia, a mimo to gromadził całe rzesze ludzi, którzy niektórzy przychodzili tak dla oka, pokazać się innym, że niby też pobożność to jest coś, na czym im zależy. Inni naprawdę przychodzili wyznawać swoje grzechy. Nie ma jeszcze spowiedzi na tym etapie, umówmy się, takiego sakramentu nie ma. Ale przed Bogiem i w takim pewnym rytuale oni chcą dokonać pewnego aktu, który sprawi, że wyjdą już z tego miejsca zupełnie odmienieni. Dlatego wyznając swoje grzechy, jakby że dla przypieczętowania tej decyzji, zmiany w swoim życiu, wchodzą do rzeki, Jan ich zanurza i potem wychodzą już oczyszczeni. Jest teraz wielkie pytanie, dlaczego wobec tego Pan Jezus zgłosił się do tego zanurzenia? I jest to pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi. Być może po to, żeby stało się ono pretekstem do tego, co mamy w drugiej części dzisiejszego fragmentu ewangelicznego. Słyszymy tam mianowicie, że kiedy Jezus wychodził z Jordanu, już po tym zanurzeniu przez Jana, wówczas oczywiście usłyszane były słowa z nieba: Ty jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. To jest ten komunikat, który potrzebował usłyszeć nie tylko Chrystus, albo nie tyle Chrystus, co wszyscy czytelnicy tej Ewangelii. To jest taki moment, w którym
Syn Boży, jednorodzony, Mesjasz pojawia się jeszcze po raz pierwszy światu, poza tym objawieniem, o którym mówiliśmy wczoraj, objawieniem opisanym w Ewangelii Mateusza, kiedy to przychodzą mędrcy ze wschodu, ale to jest jakby osobny rozdział. Po raz pierwszy zostaje wyświetlony Jezus światu. Jan mówi bardzo wyraźnie, zapowiada to przyjście, zapowiada to objawienie, wskazując na to, że on nie jest tutaj najważniejszy. On nie jest tutaj głównym bohaterem tej dramy. Przychodzi po nim ktoś ważniejszy. I umówmy się, to jest szczyt pokory, bo Jan mógłby odcinać już kupony od swojej popularności. Mógłby mówić rzeczy, które wreszcie byłyby milsze. I w ten sposób jakby gromadzić jeszcze większe rzesze. Tymczasem Jan przylgnął do swojego zasadniczego orędzia i nie ma, że boli. Jan po prostu został wierny swoim treściom, co, jak wiemy, przypłacił potem życiem. Ale cały komunikat Jana jest taki, że ten, który idzie po nim, rozpoczyna właśnie nowy rozdział, który Jan zapowiadał. Rozdział pod tytułem Zbawienie. Z tym rozdziałem, cóż, do dzisiaj są kłopoty. Ale jeszcze w czasach bardzo starożytnych, w drugim dzisiejszym czytaniu, święty Jan pisze o kłopotach, które mieli ówcześni, jemu współcześni. Ten, który pisze ten list z drugiego czytania, adresuje go do jakiejś wspólnoty chrześcijan żydowskiego pochodzenia najprawdopodobniej, którzy żyją gdzieś w okolicach Efezu, w dzisiejszej Turcji. I wśród tych chrześcijan dochodzi do pewnych rozłamów. Nagle niektórzy wyłamują się i mówią: nie, Jezus nie może być Mesjaszem, na którego czekaliśmy. To nie może być tego rodzaju król. Myśmy czekali na zwycięzcę, który wyzwoli nas od Rzymian i który wreszcie wprowadzi nową zmianę do naszego życia. Jan mówi, ta zmiana się dokonała, tylko że oni nie chcą tego widzieć. Nie jest to zmiana polityczna, ale o wiele o niebo cenniejsza niż wszelkie polityczne zmiany. Poznaliśmy, że Bóg jest miłością, bo swojego jednorodzonego Syna bezinteresownie za nas poświęcił po to, byśmy mogli osiągnąć zbawienie, któregośmy nie mogli sobie wypracować dobrymi uczynkami. Ostatnimi czasy prowadzę dość ożywiony dialog w jednym z mediów społecznościowych na temat tego, czy ateista może pójść do nieba. Wydawałoby się rzecz oczywista, skoro nie wierzy, po co miałby się tam pchać. A tymczasem nie jest to wcale takie oczywiste dla wielu ludzi. Oczywistym jest to, że jak ktoś jest dobry, niezależnie od tego, czy wierzy, czy nie wierzy, to do nieba musi iść. Pan Bóg nie ma w ogóle wyboru, musi go tam przyjąć. Otóż nie, ani dobrzy, zarówno dobrzy, jak i źli, no nie mamy, jesteśmy w tej samej sytuacji, można powiedzieć. Ktoś, kto jest dobrym człowiekiem, jest wartością dla swojego środowiska i to nie ulega wątpliwości. Ale jego najlepsze nawet czyny nie dają mu gwarancji zbawienia. Zbawienie jest dla wierzących, którzy chcą z Bogiem być, którzy Jemu uwierzyli, chwycili się obietnicy, której na imię Jezus Chrystus i przyjęli chrzest. Powiedzmy sobie bardzo uczciwie, ten chrzest, któryśmy my przyjęli, różni się od tego, który przyjmowali słuchacze Jana, bo w przeciwnym wypadku jaki sens miałoby wejście Jezusa do tej rzeki i przyjęcie tego właśnie tak zwanego chrztu? W imię Trójcy Świętej Pan Jezus miałby się dać ochrzcić? Bynajmniej. Ale jak wiemy z Ewangelii Mateusza, tego właśnie dokładnie sobie życzył, żeby jego uczniowie szli na cały świat i czynili sobie uczniów, to znaczy głosili Ewangelię i sprawiali, żeby było to tak intensywne głoszenie poparte życiem, żeby ci ludzie chcieli słuchać i nawracali się do jedynego prawdziwego Boga, a przypieczętowywali swoje nawrócenie chrztem, ale w imię Trójcy Świętej. No jak słyszymy w tym drugim czytaniu, ci chrześcijanie zaczęli odpadać i co więcej, nie tylko odpadli od zasadniczej wspólnoty chrześcijan tam w Efezie, ale również podżegali do podobnych działań resztę grup i właśnie przeciwko tym musi Jan interweniować. To jest coś w rodzaju zarządzania kryzysem. On musi się określić, dookreślić to, na czym stoimy, żeby ci jego podopieczni po prostu nie stracili wiary, nie stracili fundamentu w obliczu tego, co głosili
ci właśnie pogubieni bracia i siostry. W dzisiejszym pierwszym czytaniu też jest mowa o pogubionych. Księga Izajasza w tej swojej środkowej części, Księga Pocieszenia, zwrócona jest do Izraelitów, którzy znajdują się na wygnaniu w Babilonii. I przepięknymi obrazami maluje tutaj prorok Izajasz właśnie wizję powrotu do tego, co oni uważali za drogie. Powrotu na ojczyzny łono, do tradycji swoich przodków i tak dalej. Na właściwe im miejsce, kiedyś obiecane przez Boga Przymierza. Ale ten ostatni rozdział, z którego pochodzi tej środkowej części, z którego pochodzi dzisiejsze czytanie, jest, można powiedzieć, kontrowersyjny. Pomimo całego piękna, które ze sobą niesie. Umówmy się, adresowany jest do ludzi poturbowanych, pogubionych, którzy są na obczyźnie, podzieleni różnymi sentymentami. Oni jakby już postradali nadzieję, być może nierzadko chodzą głodni i po prostu bez celu jakoś żyją. I właśnie w tym kluczu, jakby odwołując się do tych pragnień, które oni gdzieś tam usiłują zrealizować, mówi Bóg ustami Izajasza: wszyscy, którzy jesteście spragnieni, wszyscy, którzy macie jakiś głód w sobie, przyjdźcie do mnie, ja was pokrzepię. Przyjdźcie i kupujcie bez pieniędzy. Kupujcie bez pieniędzy, to nie musicie się tutaj wykosztować. To wszystko jest za darmo i w zasięgu waszej ręki. Okazuje się, że rzeczy, na które wydajecie pieniądze, nie nasycają was i ciągle potrzebujecie nowych. A wam potrzeba jednego, relacji z tym, który jest ostoją waszą, który jest waszą siłą, waszym zbawieniem. To mając, wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko inne nabiera wówczas nowego światła. To orędzie Izajaszowe, ta gra na tych właśnie wątkach uczty dla wygnańców, którą to ucztą jest spotkanie z Bożym Słowem, relacja z Bogiem Izraela, no, nie muszą być bardzo atrakcyjne dla wszystkich. Cóż może mi dać Bóg? Kto go widział? Czy ktoś może potwierdzić, że rzeczywiście działał w jego życiu? Tak, są miliony takich ludzi. Bardzo często nie rzucają się w oczy, nie narzucają się ze swoim świadectwem, ale tak właśnie jest. I właśnie dzisiejsze czytania, zdaje się, mają w tle wszystkie ten wątek świadectwa. Jan daje świadectwo o Jezusie, o kimś, kto idzie za nim, po nim, kto jest ważniejszy od niego. Jan Chrzciciel, Jan, autor pierwszego listu z drugiego czytania, też mówi o Chrystusie, bez którego przyjęcia nie da się pozostać w relacji z Bogiem Ojcem. Izajasz mówi o tym, jak Bóg działa w jego życiu, co on wie, co on przeżył, co on zrozumiał. I zaprasza wszystkich, Bóg przez jego usta, ale to jest Izajasz, to jest ten prorok, który jest wiarygodny przez swoje świadectwo, mówi właśnie takie rzeczy kontrowersyjne, grając na tym obrazie uczty, jedzenia, picia, radości, pośród tych ciemności, w których oni tkwią. Wszystko możecie mieć, jeśli chwycicie się mnie, relacji ze mną, mówi Bóg. Ksiądz Dariusz Iwański. Pozdrawiam.